tylko witam we vlogu na kanale WKDzik. Jedziemy właśnie na konferencję Fame MMA i będziemy się bardzo dobrze bawić, bo pierwszy raz będę miał przyjemność uczestniczyć w konferencji. Nie mogłem się tego doczekać. Tak samo jak i walki, nie mogłem się doczekać naprawdę już od wielu miesięcy. Także super, no. Zapraszam do oglądania. A jak nastawienie ogólnie przed konferencją? No bo pierwszy raz będziesz za stołem. Jak nastawienie? Właśnie jakoś ja nie planuję nic i tak dalej, co tam mam powiedzieć, czy nie wiem, jakiś konflikt też nie wchodzi w grę, bo Patryk jest w porządku gościem i no, nic do siebie nie mamy kompletnie, więc ja po prostu, no nie wiem, idę tak po prostu, nie? Siadam i co będzie, to będzie. Ale przepierdoli tą walkę. Przepierdoli tą walkę w chuj, nie? No i chuj. Wow. Co jest, Michał? Co ty, zestresowany? Ejo? No. Tak normalnie, ale wiadomo, że nie, stresik jest i tak. Na konferencji nie byłem nigdy, wiesz. Będziesz ciężko obrażony. Byłem tutaj, takie gierki prowadziliśmy, ale to nie to samo, myślę, że jak już wiesz, wszyscy patrzą, co powiesz. Ale wiesz, jak o co się będzie dar z oktagonu? No w oktagonie to myślę, że już będzie lepiej. Ja najgorzej mam właśnie przed wszystko. Ja myślę, że jak będzie walka, no to już to puści. Że wiesz, po prostu, o, idziesz się napierdalać. O, idzie Rudy, patrz teraz, chodź tu. Szybko, patrz. Ale wycofał się, widzisz? Zobacz, poszedł, się wycofał. Znaczy on robi szarże, myślę, że to on zatacza kółko i zaraz wraca, więc lepiej spierdalamy, nie? Taka historia. No kurczę, z kimś trzeba było walczyć, wiesz? No, może jak ciebie by dali, też bym przyjął. Nie. Po co? Ale od kawy. Ja jestem za głośno, mega. Prawda, robi się to w 3 minuty, w ogóle nie potrzeba żadnej elektryki. Ty powiedział, że się wyciśnie, jak pączka. A nie, to ja go wycisnę, ja mam więcej siły. Myślę, że siła też decyduje, nie? Powiedz, że tak. Siła? Powiedz. Może tak być? Może tak być. Pewnie już widziałeś, bo też się w poście oznaczył. Widziałeś czy nie widziałeś? Jak ci się podoba? Tak, mam robić też. Mario w porządku. O, kurwa! Za mało mocy. Oglądałem, ale nie mam pojęcia, co ma do czynienia ze sportem i dlaczego jest taki pewny. Nie no, ci nie potwierdzisz. Jeszcze Pokemony łapałem. Chwilkę. Siema. Zaklęty krąg. Chcę się malować. Żeby być piękny. Dzięki, nie mogę rozmawiać ze swoimi. Wycinę go. Za bardzo się panoszę. Zablurujemy go. Nie rób tak. Tylko włosy zostawię. Takie wycięte, reszta zablurowana. Nie można na siłę dymów robić. Bo tak jak Krzysztof powiedział przed spotkaniem na konferencji, że nic nie ustawiają i rzeczywiście tam nie mówili nic, kto co ma robić, nie? Więc ja będę po prostu sobą, czyli będę sobie siedział. Dobra, jesteś gotowy. Dziękuję bardzo. Kurde, kawał przystojniaka. Dziękujemy. Mówią o mnie, że nie jestem dymowy? Dymiarzem. Jakoś tak to się mówi. No i chyba rzeczywiście. Ale zobaczymy. Ja w ogóle jak ja mówię, to ja mówię tak wolno zawsze, nie? No i nie wiem, w ogóle w boksie też mam ten problem, że jestem za spokojny. No, bo jednak na filmach to ekipa, rywalizacja, to jest co innego, nie? Tutaj. Ale ja nie mam być w tamtym pomieszczeniu? Cześć, witam was bardzo serdecznie. Chciałbym was powitać na pierwszej części, pierwszej konferencji oficjalnej do Fame MMA 9. Cześć Wojtek. Witam was wszystkich. Dzisiaj troszkę nowa konwencja. I Paweł Pączek Sikora!
jesteśmy tutaj i pozwolicie, chciałbym wykorzystać ten moment i otwarcie. Bo chciałbym rozpocząć to w bardzo miły sposób. Byle nie było cringe'u, proszę, żeby nie było cringe'u. Stary, no siedzę obok ciebie. Pierwsza część, ale siedzę obok ciebie, więc może trochę z ciebie na mnie mogło przejść, wiesz co chodzi. Także prosiłbym tutaj Ringer o przyniesienie prezentu, jeżeli mógłbym. I żeby rozpocząć miło, może tutaj od razu dla mojego rywala przekażemy prezent. Nie wiem, czy pamiętasz, Pączek, ale poznaliśmy się jakoś 2 lata temu ponad? Nie pamiętam, nie znam się. Możesz tego nie pamiętać, stary. Odejdź ode mnie, nie znam. Możesz tego nie pamiętać, ale tam jest zdjęcie nasze, otwórz sobie, możesz wszystkim pokazać, które zostało nam zrobione w sumie z zaskoczenia. No i w geście takiego 4 tygodnie do walki możesz powiesić sobie przed łóżkiem, nad łóżkiem i tak przed snem sobie zerkać. Ale tego się nie da otworzyć, super, jest taki, że szok. Ale brakuje ci siły? No nie, no mogę rozjebać, spoko. No to dawaj. Jaka siła! Ale parkowałem tu własnymi rękoma. Dobra, zdjęcie, tak? Nasze pierwsze teraz, w historii. Teraz pakuj sobie tak, zrobione zaskoczenie. Polczek wygląda na wkurwionego, że to tam Freda. Nie, dobra, jest coś. Okej, okay, face to face jest. Patryk, przypomniałeś mi. Znaliśmy się już wcześniej, tak? Także powieś sobie to nad łóżkiem i nie chcę się śni po nocach. Poczekaj do kamery, pokażę do kamery albo... Tu jest kamerka? Tak, tak, tak. Bardzo przystojni mężczyźni zmierzą się 6 marca. To jako jeden z warszawskich koksów, których mimo wszystko genezą jest siłownia, mógłbyś ocenić sylwetkę Patryka? Tak. Ma poziom tłuszczu, do którego ja zszedłem chyba tylko raz w życiu. Bardzo się źle wtedy czułem, więc myślę, że jest dość wysportowanym człowiekiem. Nie znam w ogóle jego historii sportowej, ale myślę, że przez to, że sam chciał ze mną walczyć, myślę, że coś tam potrafi, nie? Generalnie tak, no sport przebiło się mi od dzieciaka, więc nie jest dla mnie on obcy. Kocham sport i cieszę się, że razem będziemy mogli jakby, wiesz, podtrzymać sportową Polskę i dać naprawdę, mam nadzieję, dobre widowisko. Ja pamiętam. Bardzo mnie to cieszy właśnie, bo mi zależy na tym, żeby to było sportowe wydarzenie, żadnych kłótni, nie żadnych takich spin. Dokładnie, bo ja wiem, tylko po prostu zrobienie z rudego marmolady w oktagonie, tylko tyle. Nie no, wiesz co, jeżeli już mówimy o tej marmoladzie, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z tego co słyszałem, doszły mnie takie słuchy, że w tym roku tłusty czwartek oficjalnie przeniesiony na sobotę 6 marca. No. Prezent na Pączka, więc nie mogłem kontynuować. Jesteś od początku. Byłeś przy rozwoju gali już na samym początku. Stworzyłeś kartę. I z Roburem będę robił zapasy niedługo. I myślę, że tak go wkręcę w to, że sam będzie was błagał o dołączenie do tego wydarzenia. Tak jest, Robert? Kiwa głową. Z kim go widzisz? O, z samymi największymi. No jestem przekonany, że właśnie tutaj tak. Ale myślę, że takie właśnie boksdele, bestie, to jest w zasięgu Robura. Ja mogę zawalczyć z Roburem pod warunkiem, że Wojtek zawalczy z tobą, nie? Mówiłem o tym koszu ręcznej, ale siłownia też mi nie jest obca. Nawet nie wiem, czy pamiętasz, ale z Owcą był temat ławy u was. Przy Fame 5. Gdzie bokser zamknąłem. On był podkręcony. Zawodników. On był tam podkręcony, nie. Ten bokser. Agata zamknęła u nas bokser. Wtedy. Podkręcony był wtedy. No, ale jakby no, w sensie, no jest silny, nie wątpię w to, że jest silny, nie? I jakby jestem tego świadomy. Ale 6 marca zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jestem jak wasz młot Tora, ja... Dobra, pomyliłem się, tyle nie biorę. Jak bardzo się zmieniliśmy? Kilka lat różnicy. No, urosłeś. Ponad 2 lata. Ty rzeczywiście. Urosłeś, no, to prawda akurat. Bo ty 22 masz, tak? 22 lata.
stary, za który dzisiaj mamy? 7? Spojrzałem jakbym tego. 16 lutego 21, no. Dobrze, że nie popsułem. No właśnie dobrze, bo starałem się... To jest pamiątka z pierwszej mojej konferencji, z pierwszego mojego występu. Nie, zga... A, tak. Że wiesz, no naprawdę coś cennego. I witamy was już w drugiej części konferencji. Dobra, gitara. Minuta 15. Minuta 15, chłopaki. Ja potrzebuję maki. Kaj, może w grupie jakieś inne, albo kanał mówię. Ale tak jak powiedział Kuba, to w sumie to, jaką masz głowę, decyduje o tym, czy wygrasz, czy przegrasz. Dziękuję. W internecie no to zawsze normalna sprawa. No wiadomo, wiesz, my się szanujemy, ale tutaj musi być show. Czujesz, że gdzieś tam, nie wiem, poszerzasz płaszczyzny. Karakan jest zapaśnikiem. Widzimy się już niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uważaj. Zajebiście. Fajnie, fajnie, ale w domu najlepiej. Stwierdziliśmy z dobrą. Fajna kompa, ale można jechać. Gdzie się uważam? Ja już jestem coraz mniejszy. Ale ja to wasze białko jem. Jeszcze do niedawna rosłem, a już jestem coraz mniejszy. Więc spokojnie. Już gorzej nie będzie. Przyczajcie tak trochę. Co no? Wycinamy, mówił, że po naszym białku nie urosł. Jak? A jeszcze u Barbera byłem, no to wiesz, we smoka, wszystko. A powiedz mi, a ilu kilogramów wrócicie? 7-7. Rano brodę ci zrobił rewelacyjnie Barber, nie? Ja nie byłem u Barbera. Mówić, że ci wysmuklił Barber, mówię brodę rewelacyjnie ci zrobił. Jesteśmy już po konferencji, wracamy, już ekipa pojechała, ja ze swoim prezentem też jadę. Napiszcie, jak wam się konferencja podobała. Myślę, że każda kolejna będzie lepsza, więc zapraszam do oglądania. A walka to już będzie najlepsza. Ja najbardziej czekam na walkę, więc zapraszam wszystkich do śledzenia. Nie wiem, czy jest link pay-per-view, jeżeli jest, to macie go na dole. Zapraszam do zakupu i do zobaczenia.